Tak, przepraszam bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Warunki stworzone przez ustawę w stosunku do kobiet, które mają i wychowują czworo lub więcej dzieci, dyskryminują te kobiety i tych mężczyzn, którzy są rodzicami czworga dzieci i prowadzili aktywnie pracę zawodową i nabyli prawo do emerytury. Dlaczego te kobiety, które łączą pracę zawodową z wychowaniem i z trudem wychowania dzieci, są gorsze od tych kobiet, które nie pracowały w ogóle? Dlaczego kobietom i mężczyznom, którzy podjęli trud wychowania i pracy zawodowej, nie można przyznać dodatku do emerytury, na przykład 30% minimalnej emerytury? Dlaczego ustawa nie uwzględnia rodzin, które wychowały trójkę i więcej dzieci? Przecież one przyczyniają się do wzrostu dzietności, to jest dwa razy więcej niż średnia dzietności dzisiaj w Polsce. Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję.